Opowieść zaginionej ziemi, pradawni i Kuba. W głębi zaginionej ziemi, gdzie czas wydaje się zatrzymany, a przestrzeń faluje jak sen na granicy jawy, młody Kuba odnalazł się w świecie pełnym pradawnych sekretów. Wędrował przez opuszczone ruiny, gdzie monumentalne kolumny porośnięte mchem przypominały o dawnej cywilizacji, której historia została zapomniana przez ludzi. Kuba nigdy nie powinien był tu trafić, lecz coś, a raczej ktoś, zdawał się go tu przyciągać. Legenda głosiła, że zaginiona ziemia była niegdyś domem pradawnych, istot o nieznanym pochodzeniu, które władały siłami natury i kosmosu. Mówiło się, że opuścili ten świat tysiące lat temu, pozostawiając za sobą tajemnice i potężne artefakty. Kuba, choć młody i pełen ciekawości, czuł się nieswojo. Powietrze było gęste od magii, a każdy szelest liści w mrocznym lesie budził w nim niepokój. Nagle, zza jednego z ogromnych głazów, Kuba usłyszał delikatny, niemal hipnotyczny szept. Kiedy podszedł bliżej, ujrzał dziwną, starożytną księgę leżącą na ołtarzu wykonanym z kamieni. Na okładce widniał symbol, spirala otoczona runami, których nie rozpoznawał. Podniósł ją, a w tym momencie poczuł, jak ziemia zadrżała pod jego stopami. Powietrze wypełniło się szumem, jakby coś pradawnego zaczynało się budzić. Kuba, nie jesteś sam! Odezwał się głęboki głos, odbijając się echem w jego umyśle. Przez moment świat wokół niego zaczął się rozmywać, a Kuba nagle znalazł się na polanie otoczonej gigantycznymi drzewami. Przed nim pojawiła się postać, której sylwetka była mroczna i niewyraźna, jakby spowita cieniem samej nocy. To był jeden z pradawnych. Jego głos przeszył powietrze. Wzywaliśmy cię, bo świat potrzebuje równowagi. Zło przeniknęło naszą zaginioną ziemię, a ty jesteś kluczem. Musisz odnaleźć oko światła, jedyny artefakt, który może zapobiec ostatecznej katastrofie. Kuba wiedział, że nie ma odwrotu. Czuł, że jego serce bije szybciej, a adrenalina zaczęła buzować w jego żyłach. Wiedział, że czas ucieka, a zaginiona ziemia kryje w sobie niebezpieczeństwa, o których nawet nie śnił. Jednak odwaga i tajemnicza moc pradawnych wprowadziły go na ścieżkę, którą musiał podążyć. Rozpoczęła się wyścig z czasem, pełen nieoczekiwanych pułapek, ukrytych skarbów i spotkań z istotami, które wyłaniały się z cienia. Pradawni byli zawsze o krok przed nim. Ich szept rozbrzmiewał w ciemności, prowadząc go przez labirynty ruin i niebezpieczeństwa. Każdy krok przybliżał go do odkrycia oka światła, ale też do prawdy, która miała zmienić wszystko, co wiedział o zaginionej ziemi i o samym sobie. Czy Kuba zdoła ocalić zaginioną ziemię, czy też jej sekrety pochłoną go na zawsze? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobała Ci się nasza podróż przez zaginione historie, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej opowieści. To dopiero początek naszych odkryć. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z przeszłości. Każdy nowy odcinek to kolejna wyprawa w nieznane, pełna tajemnic i niespodzianek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści z zaginionej ziemi.